W dzisiejszym filmie przetwory z kurek na zimę do słoików. Zapraszam. Zacznę od obrania, przebrania i posegregowania naszych grzybków, a następnie do kolejnych prac. Grzybki posegregowane i oczyszczone z większych śmieci, no i oczywiście z jakichś tam uszkodzeń i tak dalej, na takie dwie kategorie, mianowicie te drobniejsze, które pójdą do marynowania, no i te większe, które będą zrobione w sosie, ale nie w sosie pomidorowym, a zrobię je po prostu na, jeszcze nie wiem, albo na maśle, albo na smalcu. I oczywiście z cebulką. Takie w sosie własnym uduszone będą smaczne i będą nadawać się do różnych, jako półprodukt do różnych dań. Na przykład ze śmietanką i jako sosik, albo na przykład z pomidorami i wtedy baza do pizzy elegancka. Farsz, jak się patrzy do pierogów, może być z nich także z dodatkiem mięsa, bądź nie, jak kto lubi. Także, kochani, wiele jest możliwości wykorzystania takich właśnie przetworów z grzybów. W tym wypadku akurat z kurek. Także biorę się za obieranie cebuli, mycie tego wszystkiego i zacznę od mycia, później obieranie cebuli, siekanie, duszenie i pakujemy słoiczki. Kurki wymagają dość mocnego i takiego solidnego płukania, bo jednak jest to grzyb, który te listeczki, tam zawsze jakiś piasek, jakieś igliwie, jakieś drobne frakcje się dostają, więc trzeba je naprawdę porządnie wypłukać. Ja akurat nie kroiłam ich od razu, aby to płukanie po prostu sobie ułatwić. Grzyby nie będą gotowane wcześniej, tylko właśnie od razu zostaną poddane obróbce na patelni razem z cebulką.
cebulka posiekana, więc możemy ją zacząć smażyć. A w czasie, kiedy cebulka będzie się smażyła, to pokroimy sobie kurki na mniejsze kawałeczki. No i sobie tutaj cebulka nam się smaży akurat na smalcu, a teraz przechodzimy do siekania naszych grzybków. Grzybki elegancko się duszą. Czekam, aż ładnie mi to wszystko odparuje. Troszkę się zagęści. Wtedy zostanie doprawione i dodana cebulka i wszystko razem trafi do słoików. A więc, kochani, czekamy. Udało nam się troszkę odparować, troszkę jednak postanowiłam odlać i teraz przechodzę już do doprawiania, a doprawię solą, pieprzem i majerankiem. Oczywiście na początek dodam cebulę. Zeszklona, lekko zrumieniona cebulka. W moim wypadku na smalcu, ale można równie dobrze zrobić to na oleju, na maśle, na czym naprawdę chcecie. Kurki są grzybami dość słodkimi, dlatego raczej na bardzo ostro ich nie przyprawiamy, ale może ktoś z Was lubi takie ostrzejsze smaki w kurkach. I one bardzo dobrze się komponują ze śmietanką właśnie, z jajkami, a takie właśnie kureczki zrobione w ten sposób do słoika nadają się praktycznie do wszystkiego. Można i zrobić na nich jajecznicę z kurkami i z cebulką. Mało soli. Oczywiście nie będę Wam tu podawała konkretnego przepisu, bo wszystko, co robię, robię przede wszystkim na smak. A więc jeżeli lubicie więcej soli, dacie więcej soli. Jeżeli lubicie bardziej ostre smaki, dacie paprykę albo pieprzu więcej, albo jeszcze jakichś innych przypraw ostrzejszych. Także, kochani, wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej i od Waszej wyobraźni, co Wam się komponuje. O, teraz jest znacznie lepiej. Jednak majeranek. Niedużo, ale stwierdziłam, że grzyby i majeranek to dobre połączenie.
Nie musimy tego bardzo długo gotować, bo w sumie im dłużej gotujemy, tym mogą być tak, żeby stać się zbyt twarde i zbyt ciężko strawne. Dlatego nie chcemy. Chcemy, by były naprawdę pyszne, chrupiące. Idealne. Jeszcze kilka minut i wyłączamy. Moje fajne grzybki są już gotowe. Może kolorystycznie elegancko nie wyglądają. Jak widzimy, nie ma tam w sumie żadnego sosu w nich. Większość tej wody, która w nich była, została część odparowana, a część po prostu odlałam. I w tej postaci będę je teraz pakować do słoiczków, a następnie pasteryzować. No i mam już gotowe słoiczki. To są słoiczki, powiem Wam, że nawet nie wiem, ale trochę większe jak takie sklepowe drzemowe. O, te są sklepowe drzemowe, to jest 300, nie, co to jest? No niestety teraz nie podają pojemności na słoikach, co nie jest fajne, bo tak zawsze można było podejrzeć, jaka jest pojemność danego słoiczka. Natomiast teraz, o, już wiem, ten jest 320, czyli ten pewnie będzie 300 albo 250, no trudno powiedzieć. W każdym bądź razie w takie oto słoiczki będę wkładała przy użyciu takiego lejka. To już mam przestudzone, bo niestety nie miałam czasu zrobić tego od razu, od ręki, więc już jest praktycznie zimne. Pakuję, a następnie biorę się za pasteryzację. Jeżeli uważacie, że cebula i grzyby w słoikach nie postoją długo, to możecie je zapasteryzować dwukrotnie albo trzykrotnie, czyli przeprowadzić tyndalizację. Gotowe zapakowane w słoiki grzybki będą teraz pasteryzowane, tak myślę, że jakieś 30-45 minut je pogotuję dzisiaj i jutro kolejne z 30 minut. I na tym, kochani, kończę i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!